Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Jarkowy. W dzisiejszym odcinku szybciutko Wam przekażę, co się zmieniło w Pokémon Go. Zaczynajmy więc tak. Pierwszą zmianą, jaka się pojawiła, czyli to jest nasz event ukochany, w którym możemy złapać Pikachu z czapką Asha. Co prawda udało mi się kilka okazów złapać tego Pokémona. Nie wygląda on jakoś specjalnie lepiej niż ten, poza tą czapką. I jak na samym początku się zdziwiłem, patrzę, wchodzę na mapkę, patrzę. Pokazałby się czarny Pokémon tak, jakbym go nie miał jeszcze w Pokédexie, czyli mi się wydaje, że to bug. Nie wiem. Większość moich kolegów, z którymi rozmawiałem i łapali tego Pokémona, to mieli podobną sytuację na samym początku. Teraz jeszcze nie spotkałem się z czymś takim. Tak czy inaczej, Pikachu wygląda mniej więcej tak. Prezentuje się. Ja od razu transferowałem, ponieważ miały słabe IV. Następną zmianą, którą w zasadzie zmianą, rzeczą, którą dodali do naszego shopu, są boksy z różnymi itemami, czyli Inkubator, Max Revive, Premium Pass czy Ultra Ball. Niestety powiem Wam szczerze, że nie opłaca się ta opcja, ponieważ Inkubatory i Premium Pass to jedna z najbardziej wartościowych rzeczy w tym boksie, a resztę można sobie samemu tak naprawdę wydropić. Jeszcze gdyby tych inkubatorów było 8 na przykład, a premium pasów 4, już w tej chwili by nam się to opłacało. Teraz niestety nie. Następną rzeczą, którą wyczytałem w internecie na serwisie Pokémon Go Polska, prawdopodobne zmiany w jajkach 2-kilometrowych i 5-kilometrowych, przy czym od razu 10-kilometrowych, ponieważ zaczynamy od bomby, Gligara w końcu przesunęli do piątek, także na szczęście nie będzie można tego już wydropić. Niestety wszelkie zmiany w jajkach, czy też na przykład tak jak można z jajka wykluć Pichu z czapką, niestety wszystkie zmiany dotyczą jajek, które są zebrane w czasie eventu, czyli w czasie rozpoczęcia eventu. Te, które zebraliśmy jajka wcześniej, niestety mogą nam wydropić jeszcze Gligara, czy na przykład nie wydropią nam Pichu z czapką Baby Pokemona. Fajna też sprawa, bo oczywiście nie muszę mówić też, że po ewolucji Pikachu w Raichu z tą czapeczką, Raichu będzie miało czapeczkę. Do jajka 2-kilometrowego niepotwierdzona informacja jest też taka, chociaż jest screen, ale dodali Spinaraka, co mnie to jakoś tam zbytnio nie uradza. A zmiany w jajkach 5-kilometrowych na razie są Hondur, Teddy Rusa, ale to jest niepotwierdzona informacja. Totodile i Hoppip też jako informacja. Także fajny ruch ze strony Niantic, że w końcu usunęli te nieszczęsne Gligary. Mam nadzieję, że zabiorą się też za Paineko i Mantajny, bo to też jest denerwujące, kiedy sobie robimy sobie sesję z 90-kilometrówek. Niestety od jakiegoś czasu mam problem ze wydropieniem wszystkich 9-10-kilometrowych jajek. Nie wiem czemu. Wszystkie naraz, tak jakby można powiedzieć, zebrałem wszystkie naraz te 8, a tego jednego nieszczęsnego muszę cały czas wykluwać na bieżąco. Teraz mam jedno puste miejsce, także może mi się trafi. Dobra, to chyba by było na tyle. Nic więcej nie mam tutaj do przekazania. Zobaczymy się później, może na jakimś ubijaniu gymów, czy może w końcu uda mi się rajda nagrać, którego nieszczęsnego nie mogę nagrać ze względów przyczyn technicznych. Gra się buguje i wyrzuca mnie. Przez to ostatnio straciłem premium pasa, przez co jestem bardzo zdenerwowany. No niestety. Dobra, tak czy inaczej, widzimy się później. Hej, trzymajcie się.